Urodził się na Węgrach, ale przyjechał tu Polski i tutaj w Polsce, prawda? Cały czas bywaliśmy z dziadkiem. Czy wiadomo jest, gdzie na Węgrzech się urodził? W Budapeszcie. W Budapeszcie. Tak. Przez jakie ziemie szedł do Polski tutaj? No, Węgry tutaj, prawda, Czechy, bo to kiedyś Austria była, nie? Dawno. No tak, wozami, koniami jechali cały czas, nie? Nie było tych samochodów, tylko tak wędrowali z miasta na miasto, prawda, i po wsiach i tak dalej, po lasach. No tak. Czy to właśnie z tamtego okresu wędrówek przez ziemie austriackie została nazwa druga jako synonim, że nazywają was Austriaki? Austriaki, tak. Właśnie z tego No, powodu. tak. Handlował tatuś z koniami. Mama chodziła, wróżyła. Tatuś handlował. Pomagał mamusi wszystko. Dzieci dużo było. No, tak my żyli, proszę pana. Później jak wojna przyleciała... Ale wróćmy jeszcze do rodziców. No, do rodziców. Rodzice mieli swój wór dom? Mieli swój wóz, konie mieli wszystkie. Dwa konie mój tatuś miał. Handlował z koniami. A w jakich okolicach Polski? Tu tak, po Śląsku. Po Śląsku. Po Śląsku, w Kraków. Tak, tu z tej strony. A gdzie indziej my nie jeździli nigdzie. Tu my się wychowali na Śląsku. Bo najpierw wszystkich Żydów brali, później za nas się chycili. Później. No to wtedy strzelali, mordowali moją całą rodzinę, od matki, wujków, braciów, wszystkich pozabijali w lesie. Wszystkich dzieci moich. Gdzie to było? Za Miechowym. To jest mój tata. Imię, nazwisko? Władysław Paczkowski, który był razem ze mną w Oświęcimiu. Mnie wysłali do Ravensbrück z Oświęcimia, a jego wysłali do Buchenwaldu. I był w Buchenwaldzie w obozie. Wojnę przeżył? Przeżył wojnę. Wrócił z obozu, bardzo ciężko chorował. I zmarł 20 lat temu. To jest mój brat Czesiu, który był razem ze mną i z rodzicami przywieziony do Oświęcimia. Został spalony razem z mamą.